Mańkiewicz Wojciech, firma Money to Polska. Mam w tej chwili przyjemność zaprezentować Państwu nasz model MLA 533-145V+. Co to oznacza? Maszyna 3,3 tony udźwig na ponad 5 metrów, silnik 145 koni oraz, co jest najważniejsze w tej maszynie, skrzynia bezstopniowa o bardzo mocnym mechanicznym ciągu. Nie jest to hydrostat, ale jest to skrzynia bezstopniowa, która gdzieś tam idealnie się sprawdza w ciężkich parametrach, w ciężkiej jeździe, w terenie, w błocie, tego typu rzeczy, a jednocześnie daje precyzję pracy, jak na przykład ładowarki hydrostatyczne. Co jest fajnego w tej maszynie? Plusem tej maszyny jest to, że jest to maszyna przegubowa i uważam, że jest to jeden z najlepszych przegubów. Za chwilę sobie też zobaczymy, jak ten przegub wygląda. Jest to ciężki przegub do pracy z teleskopem. Siedzimy na środku maszyny, oporujemy teleskopy, mamy bardzo fajny zakres pracy, a jednocześnie super widoczność. W ładowarkach teleskopowych, z których jesteśmy gdzieś tam głównie znani, modele 7x7, 7x3, czy 6x6, czy 5, czy mniejsze, czy maszyny Roto, MRT, siedzimy troszeczkę z boku i tam się skupiamy raczej na parametrach wysokości podnoszenia udźwigu i jednocześnie maszyna musi być niższa. Ta jest troszeczkę wyższa, ale daje właśnie to, że operator się czuje bardzo dobrze, bardzo świetnie w pracy i tam, gdzie nie mamy ograniczeń co do wysokości maszyny, ta maszynka się idealnie sprawdzi. Widzimy ją na pewno w tartakach, w przemyśle. Widzimy ją również w rolnictwie, w hodowli. Tak generalnie ona jest dedykowana. Co więcej o samej maszynie konstrukcyjnie, co też jest ciekawym elementem, jest to jeden z niewielu przegubów, gdzie tylna oś jest wahliwa. Co to oznacza? Że zawsze w ciężkim terenie, trudnym terenie, zawsze trzy koła mamy związane z gruntem. To jest bardzo ważne. Niestety większość przegubek ma obydwie osie sztywne i jak sobie idziemy po nierównym terenie, w najlepszym, tak powiem, momencie, jeżeli chodzi o uciąg, w krytycznym mamy dosyć tylko dwa koła. To dobrze Państwo wiecie, jak działa mechanizm różnicowy, wtedy nie jesteśmy w stanie jakby dobrze przekazać, bez blokad przekazać na pewno. Tutaj tylna oś wachliwa daje nam to, że maszyna zawsze idealnie kopiuje teren i trzyma uciąg. Nazywam się Grzegorz Dydyk. Znajdujemy się u mnie na tartaku w miejscowości Dachnów. Chciałbym zaprezentować swój nowy nabytek w postaci ładowarki MLTA 533 Manitou. Zdecydowałem się na zakup tej ładowarki, ponieważ spełnia moje oczekiwania odnośnie zastosowania tej maszyny na tartaku, szczególnie tym, że ma umiejscowiony na środku teleskop, który umożliwia dobrą widoczność operatorowi. Jest wyposażona w kabinę Elite, która zapewnia doskonały komfort użytkowania dla pracownika, spełnia wszystkie wymagania BHP. Jest to jedna z maszyn, która ma odpowiednie parametry odnośnie udźwigu i wysokości. Jest ta maszyna masywna, z odpowiednią mocą, która bardzo dobrze sprawdza się w moim zakładzie i myślę, że w większości tartaków byłaby maszyną nie do zastąpienia. Dzień dobry, nazywam się Marek Jurczak, reprezentuję firmę Cepelin Polska, odpowiadam w firmie Cepelin za sprzedaż maszyn Manitou. Jesteśmy dostawcą właśnie tej maszyny, o której wcześniej mówił pan Grzegorz. Firma Cepelin należy do dużej grupy Cepelin, która operuje w ponad 30 krajach na świecie. W Polsce pokrywamy praktycznie cały teren swoim działaniem, zarówno w zakresie sprzedaży maszyn, jak i w zakresie serwisowania. Centrala firmy znajduje się w Kajetanach pod Warszawą. To oprócz tego posiadamy 8 oddziałów stacjonarnych serwisowych, 16 tak zwanych punktów mobilnych oraz w granicach 55 mobilnych punktów serwisowych, serwisantów, którzy dojeżdżają do maszyn zlokalizowanych na całej Polsce. Ogólnie serwisantów w firmie Cepelin Polska pracuje około 90 osób. To, co przemówiło u pana Grzegorza za kupnem tej maszyny, oprócz spełnienia parametrów pracy, jest właśnie obsługa serwisowa, że znajdujemy się blisko miejscowości, w której ta maszyna pracuje, jak również jakość tego serwisu, gdyż wcześniej byliśmy znani dla pana Grzegorza z obsługi ładowarki teleskopowej. Firma Cepelin w swoim zakresie działalności, jeżeli chodzi o maszyny Manitou, posiada ładowarki teleskopowe od udźwigu
2 ton i wysokości podnoszenia 4 metry do największych ładowarek obrotowych, teleskopowych o udźwigu 5,5 tony i wysokości podnoszenia 32 metrów. Kolejną maszyną zakupioną w 2019 roku jest ładowarka teleskopowa MLT 635. Zakupu dokonałem w celu używania tej maszyny do wjazdu do niższych pomieszczeń w stosunku do poprzedniej prezentowanej maszyny. Jest wyposażona w ogumienie przeznaczone do terenów utwardzonych. Trudno ścieralne opony powodują większą żywotność tego ogumienia. Kolejnym wyposażeniem tej ładowarki są widły z wyższą karetką, co chroni operatora przed ewentualnym obsunięciem się przewożonego materiału w postaci sztapli bądź kłody drewna.